będziemy kowalami swojego losu. Siemano, moi drodzy. Kontynuujemy przygodę w God of War Ragnarok. Jesteśmy w Svartalfheimie. No i robimy dalej poboczne. Zostało mi już tylko w sumie to miejsce. I tam właśnie zmierzamy. Wiecie, że widziałem Durlina, gdy byłem w Asgardzie? No, nie w Asgardzie, ale kruki Odyna zabrały nas do Svartalfheimu. I on tam był. Wyglądało, jakby naprawdę pracował. Udawaliśmy, że się nie znamy. Przynajmniej tak mi się zdaje, że on też udawał. W każdym razie, Odyn najwyraźniej nie wie, że Durlin pomógł nam odnaleźć Tyra. Dobra, czy to jest to miejsce? A nie, to jest w ogóle jakieś nowe. Tutaj jeszcze nie byłem. Z chęcią zobaczę, co tu się kryje. Ojcze, spójrz! Tablica! Ano? Dobra, to jedziemy. Pora wypowiedzieć to słowo. Megin! Spójrz tam, brama opada. Proszę, no i świetnie. Też spotkałem Durlina. Gdy wykuliśmy włócznie, pojawił się Odyn. Razem z Durlinem. Groził mu. Jakby wiedział, że go znam. Ale jeśli o wszystkim wiedział, to znaczy, że on sam też udawał, kiedy ja i Durlin udawaliśmy, że się nie znamy. Rany. Ten to potrafi kłamać. Dobra, i co, to tylko to odsłoniło? Nie ma tutaj już więcej żadnego dojścia. No to by wyglądało. No dobra, to lecimy tutaj. Okej, jest berserk, ale go na razie nie będziemy ruszać. Raczej nie mamy z nim szans. Syn? Ojcze! Mów, duchu. Czy to... Ojcze! Nie widzę cię. Byłem zbyt wolny. Wybacz, że cię opuściłem. Twój ojciec nie żyje. Co? Jak to? Udał się na poszukiwania drugiej połowy skarbu bez ciebie. Widocznie zginął w trakcie. Jak widać, chcąc ochronić siebie nawzajem. Każdy z was przybył na inną wyspę i... Byłem taki głupi, ale dziękuję za wieści. Może teraz będziemy mogli znów się zobaczyć. Skąd wiedziałeś? Co? Że syn nie żyje. Chłopak opuścił ojca. Chcąc ochronić się nawzajem, obaj zginęli. Co teraz? Zabierzemy skarb i wrócimy do ojca. Po co? Żeby skończyć to, co ci dwaj zaczęli. To koło wodne powinno być czymś napędzane. Pewnie tak. Wodą?
Dobra, rozwaliliśmy to. Okej, no i co teraz? To nie działa. To jest zwykła roślina. Z tym kołem wodnym jest gejzer. O, ale zatkany. Dobra. Można to zrobić za pomocą włóczni. Aj, proszę. Więcej, teraz możemy dostać się na tamten plac. Dobra, to co, lecimy tędy. Hej, na tamtej wyspie coś jest. Widzicie? Może ten skarb, o którym mówił duch. O. Przez ten gejzer nie skorzystamy z dźwigu. Najpierw chcę zobaczyć, co tutaj mnie czeka. Czuję, że walka. A nie! Ten! Chyba trzeci. Przestań się wiercić. Udało ci się, panie Kratosie! Wspaniałe osiągnięcie! Tylko tak dalej, a wkrótce będziesz ekspertem. Nie wiem, czy to było protekcjonalne, czy po prostu smutne. Ja też. No dobra, można by to było. Zamrozić, nie? Pałka! Ale już nie zadziała. To nie podziałało. Co tu zrobić? Aha, dobra, możemy przecież tędy. A tam coś jest jeszcze. Aż, a myślisz, że nie zauważę. Coś jeszcze tutaj? Nie. Mapa skarbu. A gdzie to będzie? Okej, już wiem. Na wyspie, gdzie był ten szkielet. Dobra. Czy to coś zmieni? Nic nie zmieniło. Ale nam coś otworzyło, nie? Z tamtej strony mogę dotrzeć. No dobra, zobaczmy, co się stanie. Myślę, że to koło jednak zadziała. Okej. Tylko co to robi? A w drugą stronę? Aha, dobra. No, to młody będziesz musiał się wykazać swoją pieczęcią.
Świetnie. Okej, udało się. No i co, do góry teraz. Wybuchnie! Kurde, ile tu wlazło. Ale one śmierdzą. Okej, tutaj byliśmy. I teraz tędy. Niezły łup. Teraz rozumiem, dlaczego tym dwóm tak na tym zależało. Powinniśmy przekazać duchowi ojca, co się stało z jego synem. Na pewno do niego wrócimy. A, to po to jest ta miejscowa. Dobra, jeszcze tylko chcę zobaczyć, czy mamy wszystko. Nagrobki berserków. No dobra, ten nagrobek został, ale to sobie poza nagraniem spróbuję jako poradnik zrobić. Potrenuję z nim. I co? Lecimy do ojca. Jeszcze ten skarb właśnie. Ten skarb był... O, ukryty skarb tutaj. Tu jest gdzieś ten... ten szkielet. No i też przy okazji po skarb. Raczej po skarb, po misję, więc... Z panią kuźni obudziło we mnie wspomnienia. Myślałem, że takie rzeczy są właściwe tylko mojej ojczyźnie. Wykuwające broń syreny? Ano. Dobrze pamiętam nimfę z jeziora o imieniu Nimue. Doskonale posługiwała się mieczem. Mirze. Nie miałem na myśli niczego zdrożnego. Wstydź się. Wykuwała najlepsze miecze na wyspach i marzyła, by dokonywać nimi wielkich czynów. Ciekawe, co się z nią stało. A tu widzę, jest trochę tajemnic jeszcze do odkrywania na tych wysepkach. Dobra, idziemy po skarb, on będzie tutaj. O, jak się ładnie błyszczy. Dobra, i idziemy do ojca. Ty, ta włócznia dalej tutaj jest. Wróciłeś. Wiemy, co z twoim synem. O, proszę, mówcie. Poszedł poszukać skarbu, podobnie jak ty. Nie przeżył. Przykro mi. Nie. To moja wina. Postąpił wbrew tobie. Tak, bo tacy już są synowie. Powinienem był go zabrać. Wciąż byśmy żyli i bylibyśmy bogaci. Obaj. No, może przynajmniej znów się spotkacie. Mimo wszystko dziękuję za pomoc. Poszukam go w Helheimie. Czyli
Ojciec powinien był ufać synowi. Interpretuj tę historię jak chcesz. Przynajmniej zaznali spokoju. Tak. No dobra. Zobaczmy w ogóle teraz tą mapę. 75%, czyli to nie jest wszystko. Tak, tu mam to zdobyte, tu mam zdobyte, tutaj mam dwie nieodkryte. Dobra, tu jest wszystko, tu jest wszystko, tu jest wszystko, tu wszystko, tu wszystko. Tu jeszcze mam coś nieodkryte. No i tu Berserk. Tylko tu mi tutaj, kurde. Muszę zbadać te wysepki, bo coś czuję, że tutaj można wejść jakoś. Była jakaś ta czerwona skrzynia zatopiona, jak płynęliśmy. No więc, bracia, jakim cudem zdołaliście zabić Garma? Właściwie zabiliśmy go kilka razy, ale wciąż wracał. Pomyślałem, że może aby powstrzymać bestię bez duszy, należy mu ją dać. Więc dałem mu tę, którą miałem przy sobie. Że co? Fenrira. Pamiętasz to światło, które widział ojciec? Kiedy umarł Fenrir i przez przypadek użyłem magii? Część jego duszy wypełniła mój nóż. Kiedy się zorientowałem, umieściłem duszę Fenrira w garmie. Ho, ho, ho! Sprytnie, chłopcze! Wielka bestia z Hel z duszą wiernego psiska. No genialne! Co tam jest? Czemu ja tego nie mogę odbezpieczyć? Tak bym czegoś tam nie zrobił, nie? Zamknięte. Dobra, idziemy jeszcze zbadać te wyspy. A teraz tak. Znałeś Garma, Inże? Dlaczego został uwięziony? A, dziki wartownik z Hel. Teraz ciężko mogę tu... Wystarczy. Później dokończymy. No wcześniej nie było tych pomostów. Klucz do drzwi strażnicy powinien być gdzieś na tej wyspie. No i tu będzie można tą wodę chyba opuścić. Tak mi się przynajmniej zdaje. Dobra, tędy nie wejdziemy. Tam jest skrzynia. Okej, jeszcze tam było wejście. O właśnie. Co kolejny pełzacz! Z lewej! Za tobą! Uwaga! Można się tu przebić przez ziemię. No właśnie, też to widziałem. Tylko jak to zrobić? Muszę dostać się na samą górę, tak? Żeby...
sobie tu wskoczyć. Jakieś... A, tu jest. Nie wiem, czy dobrze. Może ten dźwig zabierze nas wyżej. Z góry łatwiej będzie się przebić przez ziemię. To zamierzam zrobić. Przebijesz się stamtąd przez ziemię? O, siema. Za sobą, uwaga! Bratam. Dobra, teraz te małe poczwary. Już nie... Z gniewem, bo to bez sensu. Mimirze, czy to to? Tutaj? Tego klucza szukaliśmy. Ruszajmy do tej strażnicy przy brzegu. Okej, nie wiem, o jaką strażnicę chodzi, ale... Czego nam nie mówisz? Platformy wiertnicze to nie jedyny grzech, jaki tutaj popełniłem. Jak się tam dostać? Tędy mogę. Czy tędy też mogę pójść? Nie. Tylko w tą stronę. O kurde. A, tego przejścia sobie nie otworzyłem. No bo pewnie, bo po co? Ale to już chyba... No jak mi idziesz? Jakiej strażnicy mam iść? A, tutaj. O, dobra, to jest ten klucz, co byłem przed chwilą. No dobra, lecimy tam. Gdzie jest wyjście? Mimirze, jak udało się w ogóle schwytać Garma? Tyr się tym zajął. Zwabił bestię w bezpieczne miejsce i odwrócił jej uwagę, dając jej delikatnie porzuć własną rękę. Gdy założyli jej łańcuchy i otworzyli bramę do Helheimu, Garm w odwecie odgryzł kończynę Tyra. Ale on ma obie ręce. Bo w końcu wyhodował nową. Tyr to bardzo zaradny bóg. Huh?
Słyszysz to? Nie. Słyszałem głos. Chodźmy dalej. Bracie, włóż klucz do zamka. A tak na wszelki wypadek. Okej. Dobrze. Mógłbyś teraz mocno uderzyć w ten bęben? I co to zrobi? Słyszałem. Liczyłem, że udało mu się uciec. O kurde. Będziemy musieli go uwolnić. Wyspa Lindbach. Lindbach. Schwytałem go dawno temu. No dobra, gdzieś musi być tam wejście, nie? Jak to teraz na mapie wygląda? O, teraz została taka... Dobra, tutaj chyba. A kurde, proszę, co ukryli. Ciężar łańcuchów, czyli będzie trzeba go uwolnić. To stworzenie. Zniewoliłeś je. Ano. Ale dlaczego? Bo byłem młody i głupi. Nie miałem pojęcia, jak to jest zostać uwięzionym na długie lata w miejscu, gdzie nie da się zająć myśli niczym, oprócz bólu. Uważaj, z lewej! Dobra, co teraz tutaj? Tego nie otworzę. Dobra, jeden łańcuch. No tak. Łetwy też spętaliśmy. Czy mógłbyś... Kurde, no i teraz nigdzie nie. Nie wejdę. Tylko to miałem zrobić? A, dobra, tu jest. Spokojnie, spokojnie. Ten stwór cierpi. Zaraz go uwolnimy. Ale zawsze będzie spętany. Obaj dobrze to wiemy. Czyli mam teraz... Dobra, cofniemy się jeszcze tutaj raz. Zobaczymy, może coś się otworzyło.
Nie, no nie widzę, żeby coś tu się zmieniło. Chociaż... Jesteś na mnie zły, prawda, bracie? Pamiętam, jak to było mieć jarzmo wokół szyi. Nie życzę tego nikomu. Dobra. Myślę, że tutaj zakończymy odcinek. Jak zwykle mam nadzieję, że seria się podoba. Jeśli tak, szczerze łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, by być na bieżąco z materiałem. Za udostępnienie będę bardzo wdzięczny. To pomoże mi się rozwinąć. No co, to kończymy. Z mojej strony to tyle. Na razie. Hej, hej.